pasjonujesz się fotografowaniem i lubisz podróże? Masz jednak dzieci, a twój współmałżonek nie interesuje się fotografią. Przez to nie możesz sobie pozwolić na samotne wyprawy z aparatem. Z jednej strony chcesz spędzać wakacje z rodziną, z drugiej strony myślisz o swojej pasji – fotografii. Ciężko te dwa zagadnienia połączyć podczas waszych zwykłych urlopów. Dzieci nie dają ci spokoju i ze zdjęć wychodzą nici. Gdy maluchy idą spać, właśnie mija najlepsza pora do fotografowania. Złota godzina. Jeśli te sceny brzmią dla ciebie znajomo, to posłuchaj dalej. Chciałbym podsunąć ci rozwiązanie. Wyobraź sobie, że przyjeżdżacie jak co roku do atrakcyjnego miejsca, gdzie można wypoczywać. Jednak tym razem późne popołudnie spędzasz na fotografowaniu z innymi pasjonatami fotografii. Cały dzień spędzasz razem z rodziną. W czasie złotej godziny twój współmałżonek zajmuje się dziećmi, a ty poświęcasz się swej pasji fotografowania bez reszty. Gdy dzieci są wystarczająco duże, mogą brać udział w zaplanowanych warsztatach popołudniowych. Wrócisz z wyprawy z masą fantastycznych zdjęć swoich najbliższych. To, o czym przed chwilą powiedziałem, jest możliwe, gdy tylko weźmiesz udział w tygodniowych warsztatach plenerowych. Spełniaj swoje marzenia o fotografowaniu i nie zgadzaj się na kolejny urlop i zdjęcia na łapu-capu. Przyjeżdżacie całą rodziną jak co roku, natomiast za warsztaty płacisz tylko ty. W całym budżecie urlopowym jest to znikoma kwota. Pomyśl o tych wspaniałych chwilach z innymi miłośnikami fotografii. Jak to dobrze nadawać na tych samych falach. Pomyśl o tych wspaniałych miejscach do sfotografowania. One czekają na ciebie. Możesz połączyć wasz urlop, wypoczynek z nauką fotografii. Nie musisz iść na kompromis i tysiące nieudanych zdjęć. Zapisz się już teraz. Zarezerwuj sobie miejsce na plenerze fotograficznym i żyj pełnią życia.